Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max, ja jestem Max, zapraszam Was na kolejny odcinek vloga politycznego, a więc nasze podwórko polityczne. Słuchajcie, tak mnie coś natchnęło, by obejrzeć kolejną kropkę nad i z panią Moniką Olejnik i z jej gośćmi. I muszę Wam powiedzieć, że się popłakałem, gdy obejrzałem ten odcinek. Szczególnie nie będę Wam tu pokazywał całego tego odcinka, bo to już będzie na dole link do całego odcinka, ale chciałbym Wam pokazać jedną sytuację, która po prostu mnie zwaliła znów. Gośćmi Moniki Olejnik była pani Marzena Wróbel i Stefan Niesiołowski. Stefana Niesiołowskiego doskonale znam, ściętego języka. Nie będę mówił, że bardzo go lubię. Znaczy się szanuję go za to, co zrobił dla wolnej Polski, natomiast nie będę oceniał jego jako polityka. Ma swoje plusy, ma swoje minusy i tyle. Co do Marzeny Wróbel, tutaj nic powiedzieć nie mogę i nawet nic nie chcę mówić, bo to, co oglądałem i słuchałem, to, co ona mówiła, jak się wypowiadała na pewne tematy, spowodowały, że po prostu przyjąłem ją jako osobę, którą należy ignorować. I nie tylko ją, bo tam jeszcze chyba bodajże jest pani poseł Pawłowicz, którą po prostu nie wiem, skąd ona się wzięła w ogóle w Sejmie naszym polskim i w ogóle w jaki sposób w ogóle ona się tam do niego dostała. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie takie pojęcie jak szpara oralna. No właśnie, szpara oralna. Dowiedziałem się o tym właśnie u Moniki Olejnik. Teraz Was serdecznie zapraszam na króciutki fragmencik właśnie z tego, co jest najpiękniejsze właśnie w tej naszej polityce. Może nie najpiękniejsze, ale czasami lekko żenujące, ale zabawne. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że polityka nasza polska przynajmniej ma jeden plus, a tym plusem jest to, że przynajmniej nas bawi. To taka malutka puenta do tego, co mam do powiedzenia na temat naszej polityki krajowej, a już Was serdecznie zapraszam na szparę oralną według pana Stefana Niesiołowskiego. Zapraszam serdecznie. Dowiedzieć od pana posła Niesiołowskiego, czy pan przeprosi pana Dudę za to, że pan powiedział, że on ma, jak to pan powiedział, szparę oralną? No ale szpara oralna to nie jest jakaś obelga, to są usta. Nie bardzo wiem, o co mam pretensje pan Duda. No, nie wiem, czy on ma pretensje, tylko się pytam, szpara oralna nie to takie... Nie widzę żadnego powodu, żeby w ogóle przepraszać za cokolwiek pana Dudę, ponieważ nigdy go nie obrażam, bo staram się go generalnie ignorować. Jest miernotą, która nie zostanie na szczęście prezydent Komorowski ma szparę oralną. Ja bym tak nie powiedział, ponieważ prezydent Komorowski nie kłamie, a to jest oczywiście inne określenie ust dla człowieka, który kłamie, kręci, mataczy, który jest... Słuchajcie, a więc jak sami słyszeliście, pan kandydat na prezydenta Duda ma szparę oralną. Z pewnością tak jak i każdy z nas, według pana Niesiołowskiego. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku vloga politycznego. Pa, pa.